Najważniejsze informacje, najciekawsze rozmowy, interesujące opinie. Niezawodnie Przegląd Koniński i widzisz więcej. Witamy ponownie w naszym internetowym studio Przeglądu Konińskiego. Dziś naszym kolejnym gościem jest prezes i trener Medyka Konin, pan Roman Jaszczak. Witam, trenerze. Kłaniam się tobie, Mateusz, i kłaniam się państwu. Trenerze, chyba takie tradycyjne pytanie, to jest takie, co u was słychać, co ciekawego dzieje się w tym wyjątkowym czasie u zawodniczek, ale od niego dzisiaj nie zaczniemy, bo chyba temat, który bardziej interesuje was jako zarząd, sztab trenerski, zawodniczki i także kibiców, może przede wszystkim, co dalej z rozgrywkami, na czym stoimy, jaka jest nasza wiedza na ten moment? No, wiedzy praktycznie nie mamy żadnej. Mamy taką samą wiedzę, jak wszyscy kibice, bo pozyskujemy ją na razie tylko z mediów. I ostatnio słyszałem gdzieś tam wywiad z prezesem Bońkiem, który mówił tak naprawdę tylko o tym, że koronawirus, czy ta pandemia koronawirusa nie zatrzyma reform, jakie są planowane w kobiecej piłce nożnej. I tylko tyle. No, gdzieś tam dochodzą do nas szczątkowe informacje, ale wszystkie informacje są jakby prywatne i tak naprawdę nie można ich powiedzieć. Czyli nie wiemy jeszcze, czy sezon będzie kontynuowany w sezon 2019-2020, czy też nie. Cały czas czekamy tak na tę datę graniczną 11 maja. Wiemy tylko tyle, że 11 maja ma być podjęta decyzja i wiemy tyle, ile przekazują portale zajmujące się kobiecą piłką, no ale to są tylko przypuszczenia i tak naprawdę z tych przypuszczeń no nie mamy prawa, że tak powiem, przekazywać, bo są niewiarygodne. Jeżeli okaże się, że sezon będzie dokończony na przykład bez udziału publiczności w systemie weekend, środek tygodnia, to chyba nie będzie dobra informacja dla Medyka Konin. No w ogóle będzie to zła informacja, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy dostali informację 11 maja, że strzelam 24 czy 25 maja mamy pierwszy mecz, bo nie wyobrażam sobie, jak nasze zawodniczki zagraniczne wrócą do kraju. Ciągle mamy granice zamknięte, ciągle nie mamy żadnej informacji, czy te granice zostaną otwarte. I tak naprawdę w przypadku Medyka Konin to jedyną opcją to jest jakby zakończenie rozgrywek, czyli to, co zrobił Polski Związek Rugby, czy to, co zrobił wczoraj premier Holandii, ogłosił, że bez względu na to, jakie decyzje podejmie UEFA, czy Związek Holenderski Piłki Nożnej, rozgrywki rozpoczną się dopiero 1 września, jakiekolwiek, nie tylko w piłce nożnej, ale jakiekolwiek imprezy sportowej. I tak naprawdę najpierw mieliśmy sporo pomysłów, ale po tym, jak te sprzeczne informacje się pojawiają, no one są, że tak powiem, niewiarygodne, więc jakby przestałem zajmować się tym tematem, spokojnie czekam na informacje od Polskiego Związku Piłkarskiego. Chociaż moje zawodniczki ciągle trenuję. Gdyby wydarzyło, no ja za chwilę zapytam się oczywiście o to, co dzieje się u zawodniczek, zresztą o tym wspominaliśmy na początku naszej rozmowy. Gdyby okazało się 11 maja albo wcześniej, bo to ma być ten najpóźniejszy termin, że rozgrywki zostaną wznowione, ale będą jakieś, dajmy na to, 2-3 tygodnie przerwy między ogłoszeniem tej decyzji a faktycznym pierwszym gwizdkiem, to będziecie ściągać zawodniczki takie jak Break Order czy Gabija Gedgaudaitę do Polski na 2-tygodniową kwarantannę po to, żeby później mogły zagrać? W mojej opinii Polski Związek Piłki Nożnej nie ma prawa ogłosić takiej decyzji, dopóki granice nie zostaną otwarte. No, jeżeli granice nie są otwarte, no ja jako pierwszy do Radia Poznań udzieliłem takiego wywiadu, że nie wyobrażam sobie, że dostaniemy dziś informację, że za tydzień czy dwa ruszamy. No nie trenujemy już 29 lutego, czyli tak naprawdę nie gramy od 2 miesięcy i nie wyobrażam sobie, żeby po takiej przerwie przystąpić do rozgrywek po tygodniu czy dwóch tygodni, czy dwóch tygodniach przygotowań tak naprawdę mamy. Musimy zrobić my jako trenerzy okres przygotowawczy, bo przecież przerwa na letnią czasami trwa tylko 6 tygodni, a my już mamy 8 czy 9 tygodni przerwy. I musimy jeszcze na to mieć sporo czasu, czyli czas na otwarcie granic. Dopóki granice nie są otwarte, nie wyobrażam sobie, że rozgrywki w najwyższych klasach rozgrywkowych, nie tylko w piłce nożnej kobiet, ale w każdej innej dyscyplinie, nie powinny być wznowione, bo zawodnicy, którzy mają kontrakty, pojechali do domów, nie będą mieli do Polski wrócić.
Trenerze, rozmawiamy o tym bieżącym sezonie, jeszcze nie wiadomo, czy sezonie, który zostanie dokończony, czy nie zostanie dokończony, ale co ustaliliśmy w przerwie zimowej, także chyba o tym, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy, wspominaliśmy przed sezonem 2019-2020. Medyk jednak skupia się zdecydowanie bardziej na tej kolejnej edycji rozgrywek i cały czas trwa taki duży proces, trener o tym mówił, budowy takiej drużyny, która faktycznie będzie chciała pokusić się o to, aby zdobyć kolejne dla klubu Mistrzostwo Polski. W jaki sposób to ta cała sytuacja z koronawirusem, z pandemią wpłynęła, czy wpływa cały czas na ten proces budowy tego nowego, silnego zespołu Medyka Konin, być może mistrzowskiego, już całkiem niebawem? No tak, to ta pandemia jakby zatrzymała cały ten proces budowania drużyny, no bo jak możemy budować drużynę, jak nie mamy zajęć treningowych, czy jedna z propozycji, ale ciągle powtarzam, niewiarygodna, mówi, że nowy sezon będzie grany w starym składzie, no jak w starym składzie, jak niektórym zawodniczkom kończą się kontrakty, nie tylko w Medyku Konin. Żaden klub praktycznie w Polsce nie trenuje, słyszymy, że Ekstraklasa ma wrócić do treningu, ale to jest tylko propozycja Polskiego Związku Piłki Nożnej, a decyzję podejmie premier Rzeczpospolitej Polskiej, czy będziemy, czy Ekstraklasa jest na przyznach, czy będą kierować, czy rozpoczną te rozgrywki. Więc tak naprawdę ciągle wisimy w zawieszeniu i nie wiemy, co się dzieje. Nie ukrywam jednak, że nasze biuro cały czas pracuje. Panie administracji pracują trochę zdalnie, trochę przychodzą do biura, bo ciągle jakaś tam praca jest. Mieliśmy tak zwany okres, musieliśmy ubiegać się o licencję w Polskim Związku Piłki Nożnej. Na kolejny sezon? Bo to było pierwszy raz w historii kobiecej piłki, te licencje, nie było sporo tych papierów. Pamiętam, jak panowie się uczyli, było bardzo dużo warunkowych, że tak powiem, przy dopuszczeń do rozgrywek i tak naprawdę nie wiemy, no jesteśmy w kontakcie z zawodniczkami, zawodniczki trenują, rozmawiamy z menedżerami, rozmawiamy z innymi zawodniczkami, którym kończą się kontrakty, no jakby oprócz tego, że nie trenujemy, to wszystkie inne czynności związane z prowadzeniem ekstraligowego klubu piłki nożnej się odbywają. Po prostu nie pracujemy. Nie trenujemy jako drużyna, nie trenujemy w tej zwartej grupie kilkunastu, być może ponad 20 osób, no ale powiedział trener, że zajęcia indywidualne, tak, w duetach, chyba taka też sytuacja gdzieś zwróciła moją uwagę, chociażby na Facebooku, to się cały czas dzieje, dziewczyny nie siedzą na kanapie, nie oglądają seriali, cały czas są w ruchu, jak to wygląda? No tak, najpierw byliśmy jedyną, znaczy byliśmy drużyną, która najdłużej prowadziła zajęcia szkoleniowe w grupie, ponieważ zawodnicze zawodniczki mają umowę o pracę i miały obowiązek przychodzić. No kiedy zostały wprowadzone przez rząd ograniczenia, trenowaliśmy, mówiąc kolokwialnie, mieszkaniami, czyli tak jak mieszkały, tak trenowały, czyli gdzie mieszkały w dwie mieszkania wynajmowane przez klub, to przychodziło o 10:02, o 11:33, o 13:00 kolejne dwie i spędzaliśmy tu sporo czasu na stadionie, trenując właśnie w takich małych, trzyosobowych składach. Potem, kiedy rząd zabronił nawet takich spotkań, nie było w ogóle, i Ministerstwo Sportu wydało ustawę, nie było w ogóle wolno prowadzić żadnych zajęć, to przeszliśmy na trening indywidualny w domu. No, teraz zawodniczki mogą wybiegać do lasu i mogą trenować w terenie, więc zmieniliśmy trochę inne treningi, które dostają od trenera Gabrońskiego do domu i staramy się już przygotowywać w inny sposób, ale ciągle są to treningi indywidualne czy dwójkowe. No i czekamy na tą decyzję, co będzie dalej. No, słyszymy, że na razie w Bundeslidze drużyny zaczęły trenować, w piątkach czy ósemkach, zachowując te wszystkie odstępy na boisku. No ciekawy jestem, w piłce nożnej może się odbyć, kiedy piłka, to niestety, ale gra kontaktowa. Zawodnicy na siebie. W meczu tego nie da się zastosować na pewno. Czasami nie tylko specjalnie, ale w trenerze walki, no więc w mojej opinii się tego nie da zrobić absolutnie, trenować. No można trenować, ale to jest wszystko udawanie treningu, a nie prawdziwy trening. Natomiast inne federacje zachowują się inaczej. Mówimy już o federacji holenderskiej, czy o decyzji premiera rządu holenderskiego. Decyzja Federacji Angielskiej jest taka, że rozgrywki nie ruszą do końca, że to tylko nowy sezon, więc czekamy na to, co zrobi Polska Federacja i dopiero będziemy jakoś się tam
do tej decyzji Polskiej Federacji, czyli Polskiego Związku Piłki Nożnej, stosunkowo podejmować kolejne decyzje. Trenerze, dziękuję bardzo za rozmowę. Miejmy nadzieję, że decyzje dotyczące między innymi dalszych losów rozgrywek Ekstraligi, kobiecej Ekstraligi w sezonie 2019-2020 zapadną niebawem. Poznamy je, a wtedy będziemy mieli okazję jeszcze raz porozmawiać, skomentować te decyzje. Wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo, do usłyszenia. My też jako Pykon przekazujemy życzenia zdrowia wszystkim sympatykom piłki nożnej, wszystkim przyjaciołom Pykon i wszystkim ludziom, którzy muszą żyć w tym trudnym czasie koronawirusa.